Większość zapytań, które dostajemy o schody, to zapytania o schody dębowe. Ale klienci zapominają o innych gatunkach. Tutaj na przykład mamy bardzo ładnego buka. Ale czy buk nadaje się właśnie na schody? Odpowiedzmy sobie dzisiaj na to pytanie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Chcecie kupić buty sportowe? Kupujecie Adidasy. Chcecie kupować pieluchy? Kupujecie Pampersy. Chcecie kupić okucia do mebli? Kupujecie Bloom. Ale zapominacie o tym, że są inne firmy równie dobre, a czasem nawet już takie, które są dużo lepsze od tego pierwowzoru, na którym się wzorujemy. Jeśli chcecie kupować schody, większość klientów chce schody dębowe. A dlaczego dębowe? No bo są twarde, bo są trwałe, piękne, ponadczasowe. Zapominamy o innych gatunkach typu jesion, typu buk. Traktujemy je jako coś gorszego, coś słabszego, coś do czego tak do końca nie jesteśmy przekonani, a może to jakiś zły materiał, a w sumie żaden znajomy, żaden sąsiad nie ma buka, a w ogóle to starzy stolarze mówią, że buk to się na schody w żaden sposób nie nadaje, bo nie będę przytaczał tutaj starego przysłowia stolarskiego, buk to wiadomo co. Ale ogólnie buk się podobno nie nadaje właśnie, bo pęka, bo się krzywi. Z czego to wszystko wynika? I ci, co mnie znają, wiedzą doskonale, że uwielbiam wkładać kij w mrowisko i poruszać takie, powiedzmy, tematy zapalne. I tak samo właśnie jest z bukiem i z tymi starymi stolarzami, którzy się wypowiadają niekoniecznie dobrze o drewnie bukowym. Z czego to wynika? Rzeczywiście, buk jest drewnem specyficznym, które źle przygotowane lubi płatać różne figle w późniejszym użytkowaniu. Buk bardzo lubi pękać, lubi się krzywić i to w takich miejscach, które moglibyście, nawet byście się nie spodziewali, że akurat w tym miejscu może coś się wydarzyć. Przecież piękny rysunek, a dlaczego on tutaj nagle pęk, co się stało? No i właśnie z tego się biorą różne takie legendy o buku, które właśnie mówią, że on się do niczego za bardzo nie nadaje. Nadaje się na trzonki do młotków. Od dawien dawna wiemy, że meble, inne wytwory stolarskie, które mają z nami przetrwać dłużej, które są z przeznaczeniem wewnętrznym, muszą być wykonane z drewna suchego. Ale, i to jest moja opinia, pojęcie drewna suchego zmieniało się w czasie. Jak zapytacie stolarzy starszej daty, co to jest drewno suche, a no to takie, że tam leżało w sztaplu, prawda, już tam 5 lat leży, to ono jest suche, nadaje się. I zdaję sobie sprawę, że nawet do tej pory część stolarzy korzysta z takiego drewna, że ono już jest suche, bo ma tam 12-13% wilgotności, to ono jest bardzo dobre do robienia już tam na przykład tych naszych schodów. I o ile jeszcze jest naprawdę duża szansa, że korzystając z drewna na przykład dębowego i z takiego materiału, który jest tylko powietrzno suchy, czyli nie był nigdy w suszarni, tylko był tam przewiany na zewnątrz w sztaplu przez ileś lat, jeśli wytworzycie z takiego drewna schody, różne wytwory, on sobie gdzieś tam doschnie, gdzieś tam się może skurczy, ale da radę, nic tam się z tym raczej nie powinno dziać. Nie jest to zgodne ze sztuką, ale może to przejść, tak? Może się udać, może to przejść. To też nie jest pewne, że się wszystko uda. Takie drewno lubi klawiszować podczas jeszcze dosychania już wewnątrz pomieszczenia, w którym na przykład są schody, ale niech będzie, że się uda. Z bukiem tak łatwo nie będzie. Drewno, które jest tylko i wyłącznie roztarte, później leży w sztaplu, jest przewiane, jest naprawdę olbrzymia szansa, że złe rzeczy się będą z nim dziać. Będzie i nawet już podczas schnięcia taki materiał lubi sobie gdzieś tam szczelić. On popęka i to masakrycznie popęka. Ale to jeszcze nie koniec. W buku są naprawdę duże naprężenia. Jeśli z takiego materiału zrobi się wytwory typu schody, jest duża szansa, że one popękają w niewiadomych miejscach, z niewiadomych przyczyn i w niewiadomym czasie.
nagle. Bóg jest wrażliwy na zmiany temperatury i oczywiście wilgotności i właśnie stosowanie takiego materiału, który nie jest dobrze przygotowany, może skutkować tym, że później wytwory z takiego drewna będą się psuć, będą pękać, będą szczelać. I z tego się właśnie rodzi opinia, że Bóg nie nadaje się do robienia schodów. Mam tutaj przed sobą kawałek deski bukowej. Jak widzicie, tutaj jest takie nieduże pęknięcie. Mówię nieduże, bo Bóg potrafi naprawdę czynić cuda. Macie na przykład piękną deskę, która idzie prosto, prosto i nagle się rozchodzi na dwie strony i robią się takie wręcz skrzydła z tej deski bukowej. No więc dobra, no to skoro mamy materiał roztarty, to wysuszmy go porządnie. Jak będzie wysuszony, będzie nadawał się już do obróbki dalszej. Będziemy mieć materiał suchy, więc prawdopodobnie na schody się już nadaje. Otóż nie. Aby pozbyć się większości naprężeń i spowodować, że Bóg będzie mniej wrażliwy na wilgoć, na zmiany temperatury, musimy jeszcze taki materiał poddać innej obróbce. Musimy go wyparzyć. A co to jest to parzenie drewna? Jest to obróbka hydrotermiczna, więc działamy wysoką temperaturą, wysoką wilgotnością. W naszym wypadku na buka, którego można powiedzieć, że zabieramy na saunę. I to mniej więcej właśnie w ten sposób wygląda. Samo parzenie ma na celu rozprężenie wszystkich włókien, które są w drewnie, przez co w późniejszym czasie on właśnie nie będzie miał tendencji do pękania w różnych dziwnych miejscach. Dodatkowo samo parzenie powoduje, że buk jest bardziej odporny na zmianę temperatury i zmianę wilgotności i to jest bardzo istotne ze względu również na to, że w nowoczesnych domach stosujemy nowoczesne ogrzewanie, na przykład podłogowe, stosujemy klimatyzację, która ma tą zaletę lub wadę, że znacząco obniża nam wilgotność w pomieszczeniu i właśnie zabieg parzenia powoduje również to, że drewno jest bardziej odporne na tego typu zmiany. Można powiedzieć, że skutkiem ubocznym parzenia drewna jest to, że ono zmienia swój kolor. Dla jednych jest to pożądany efekt, dla drugich nie. Parzenie powoduje, że to drewno staje się takie bardziej czerwone, różowe. Akurat na buku jest to bardzo widoczne. Sam proces parzenia nie może być zbyt długi, bo finalnie dostalibyśmy tego buka zamiast ładnego, bielutkiego, on by wyszedł całkowicie czerwony, troszeczkę nieestetyczny. Więc co zrobić, żeby sam proces parzenia był skuteczny, ale też był dość krótki? Musimy zadziałać tutaj dużym ciśnieniem. Więc mamy wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, wysokie ciśnienie i działając dopiero tymi trzema czynnikami, możemy w odpowiedni sposób przygotować materiał, buk, do dalszej obróbki. Ale też nam zależy na tym, żeby ten proces był powtarzalny. Mamy jedną partię materiału, drugą, trzecią i zależy nam na tym, żeby za każdym razem ten materiał wychodził, żeby miał te same parametry. Czyli żeby był równo rozprężony i żeby jego barwa była jednolita. I tutaj właśnie w tym momencie przechodzimy do sedna, dlaczego nie każdemu się to udaje w równym, dobrym stopniu. Wszystkie te parametry muszą być na odpowiednim poziomie, muszą być zachowane, czasy parzenia, temperatura, wilgotność, ciśnienie. Dlatego też sam proces parzenia, pomimo że dość prosto brzmi, wcale prosty nie jest. I żeby dobrze wyparzyć drewno, w naszym wypadku buk, muszą zajmować się tym jednostki, które naprawdę są w tym wykwalifikowane i wyspecjalizowane właśnie w tym procesie. Czyli mamy materiał, który jest już wyparzony, rozprężyliśmy jego włókna, możemy przejść do dalszej obróbki, czyli możemy go w końcu wysuszyć tak, żeby nadawał się do prac związanych ze stolarstwem, do wykorzystania tego materiału, choćby nawet na
schody. Tak jak mówiłem, nie nadaje się Bóg, który jest tylko i wyłącznie powietrzno-suchy. Musimy go porządnie wysuszyć i tylko i wyłącznie taki materiał, który będzie suchy, a jak widzicie, tutaj mamy 6,3, 6,4, możliwe, że dojdzie do 6,5, aczkolwiek chyba nie. Właśnie taki materiał bardzo dobrze nadaje się do dalszej obróbki, czyli mamy materiał, który jest rozprężony, suchy i nie ma tutaj żadnych oporów, żeby wykorzystać go do produkcji schodów. O czym jeszcze zapomniałem powiedzieć, a co jest w sumie dość istotne, jeśli jesteś zainteresowany tego typu materiałem, czyli klejonką bukową, typowo pod schody, grubą na 4 cm w różnych długościach, śmiało możesz do nas napisać. Na stanie staramy się mieć zawsze od 6 do 8 metrów sześciennych właśnie tego typu klejonki w różnych długościach, więc jeśli nagle się tak zdarzyło, że zabrakło ci metra sześciennego klejonki, nie ma problemu, ładujemy do samochodu i praktycznie w ciągu kilku dni jesteśmy u Ciebie na miejscu z towarem. Mówimy tutaj o Polsce. Jeśli mieszkasz gdzieś dalej, typu nie wiem, Holandia, Szwajcaria, Austria i tak dalej, nie ma z tym żadnego problemu. Również organizujemy tego typu transport. Materiał gwarantuje, że jest dobrze wyparzony, dobrze wysuszony, więc myślę, że oferta jest bardzo dobra. Jeśli potrzebujesz schodów do samodzielnego montażu, już wykończonych, tak samo śmiało do nas pisz. Wykończymy takie schody, przygotujemy i dostarczymy na miejsce. No ale ten nasz Bóg to jest taki bielutki, taki można powiedzieć smutny, nieciekawy. Ja akurat uważam inaczej, biorąc pod uwagę, jak w tym momencie są projektowane klatki schodowe, czyli mamy biegi, które są wąskie, często schody zabiegowe, zabudowane z każdej strony, no bo jednak klatka schodowa to jakieś tam dodatkowe metry, które można przeznaczyć na pokój, na salon. Te klatki schodowe są ciemne i właśnie takie jasne drewno dodatkowo rozjaśnia nam klatkę schodową. Ale okej, jeśli nie chcecie białego drewna, jasnego, pewnie chcecie w jakimś innym odcieniu. Nie ma problemu z tego względu, że Bóg bardzo dobrze się bejcuje, czyli zmieniamy jego barwę za pomocą bejcy i jeśli na przykład decydujecie się na podłogi ciemne, szare, to Bóg będzie tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, bo będzie fajnie współgrał z waszymi podłogami, bo jeśli właśnie Bóg chcecie zabejcować na jakiś ciemny kolor, wygląda to rewelacyjnie. I tutaj jeszcze można powiedzieć o dodatkowej zalecie drewna bukowego, że jest dość tanie, jest zauważalnie tańsze od dębu, więc jeśli chcecie mieć odrobinę tańsze schody, decydujcie się na drewno bukowe i to będzie naprawdę dobre rozwiązanie. Ja sam uważam, że przyszły rok, czyli rok 2023, będzie dobrym okresem na schody bukowe. Różnie to może być, jeśli chodzi o nasze wypłaty, wypłaciny, można by powiedzieć, a jednak każdy będzie potrzebował schody i tutaj pojawia się na białym koniu Bóg, który oferuje to, że jest drewnem twardym, jest drewnem dobrze rozprężonym, dobrze się bejcuje, nadaje się na schody, nie ma problemu z obróbką. Sama obróbka tego materiału jest bardzo przyjemna, jest drewnem gładkim i jest drewnem relatywnie tanim, więc podejrzewam, że w przyszłym roku będziemy robić naprawdę dużo kompletów schodów bukowych. Ale żeby to nastąpiło, właśnie ważna jest edukacja i uświadomienie zarówno wykonawców, jak i klientów, że drewno bukowe naprawdę jest dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Jeśli tak, proszę łapkę w górę. Napisz koniecznie, jakie jest Twoje zdanie na temat drewna bukowego. I widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!